Dzień dobry, szanowni państwo. Serdecznie witam w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej na naszym wyjazdowym posiedzeniu, tym razem w stolicy pięknego regionu warmińsko-mazurskiego, w Olsztynie. Dziękując jednocześnie wszystkim tym, którzy wczoraj przyczynili się do tych kilkudziesięciu spotkań posłanek, posłów, senatorek, senatorów Koalicji Obywatelskiej w regionie. Moi drodzy, na ręce samorządowców chcę przede wszystkim złożyć nasze podziękowania. Tak, było bardzo aktywnie, bardzo intensywnie. Dziękuję panu marszałkowi, dziękuję wszystkim gospodarzom gmin, powiatów i województwa. I tradycyjnie, otwierając posiedzenie Klubu Koalicji Obywatelskiej, zapraszam przewodniczącego Donalda Tuska. Warmia i Mazury, 21 powiatów, w tym 19 powiatów ziemskich i dwa miasta na prawach powiatu, 77 posłów, posłanek, senatorów, senatorek uczestniczyło w 76 wydarzeniach w województwie warmińsko-mazurskim i zorganizowało i prowadziło 16 otwartych spotkań. Ja miałem wyjątkowy przywilej spotkania z bardzo dużą grupą mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego i okolic. Przyszło ponad 700 osób do pięknego amfiteatru w przepięknym, naprawdę przepięknym mieście. I jeden uczestnik tego spotkania zrobił na nas wszystkich szczególne wrażenie. To był 11-letni Marcel, uczeń 4 klasy, który zapytał o swoją przyszłość, swoich koleżanek i kolegów, pytając o zbyt ciężkie tornistry, zbyt dużo zadań domowych, szkołę z przeładowanym programem. Powiedział takie znaczące słowa, że go boli kręgosłup od dźwigania tego tornistra czy plecaka z podręcznikami, ale zabrzmiało to jak taka nadzwyczaj celna metafora. Ten przygniatający ciężar. Przygniatający ciężar i rodziców, i nauczycieli, uczennice i uczniów. I była taka bardzo wyczuwalna troska wszystkich zebranych, którzy zareagowali takim autentycznym aplauzem na to, co mały Marcel powiedział o szkole, a później jego starszy kolega, który chciał ode mnie rady, w jaki sposób przetrwać pierwszy bardzo trudny moment w już dorosłym właściwie życiu, czyli egzamin ósmoklasisty. Ja właściwie od tego chciałbym zacząć, znaczy od życzeń, chociaż one już teraz nie dotrą, bo oni już od 9 i one zdają ten pierwszy ważny, naprawdę ważny egzamin. Ja to przeżywam bardzo osobiście, bo mój najstarszy wnuk Mikołaj też przystępuje do tego egzaminu. I wszystko mi się splata w taką trochę symboliczną całość, bo właśnie Mikołaj był chrzczony niedaleko Górowa Iławeckiego, a więc na tej ziemi, konkretnie w Plutach. A właśnie z Górowa Iławeckiego, czy spod Górowa, jest pan Marek Rabczuk, który spotkał się z naszymi parlamentarzystami i który mówił o innym problemie, nie o edukacji, chociaż w jakimś sensie też o ważnej edukacji życiowej. Ten były policjant wyrzucony przez PiS z roboty założył własną firmę, to jest Tartak, i postanowił pomagać ludziom, dając im pracę, ale też tak życiową edukację, bo uparł się, żeby poprzez pracę pomagać i przywracać do normalnego życia ludzi w różny sposób poszkodowanych, w tym alkoholików. I mówił o problemie, który znany jest nam ze wszystkich naszych wypraw w Polsce, czyli jak prowadzić firmę w dzisiejszych czasach. A Tartak jest szczególnym w dodatku przedsiębiorstwem dzisiaj.
On się uparł, żeby ta firma pomagała ludziom, ale bardzo często ma problem ze znalezieniem chętnych do pracy. Z różnych powodów, nie będę tu poświęcał czasu na analizy socjologiczne, ale brak rąk do pracy to jest coś, co ludzie odczuwają, ci, którzy zakładają czy prowadzą własne nieduże firmy, jako coś bardzo dotkliwego. Często brak motywacji do pracy. W tym terenie to jest szczególnie ważne, bo przedsiębiorcy, których ja także spotkałem wczoraj w Lidzbarku, ale wyście spotykali właściwie na każdym ze spotkań, w jakich uczestniczyliście, to jest także problem naszego pogranicza, bliskość granicy z Rosją, sankcje. To wszystko powoduje, że coraz trudniej tu o inwestycje. Poczucie bezpieczeństwa jest tutaj mniejsze niż w innych regionach Polski. Turystyka, podobnie jak na Podlasiu, pamiętacie nasze spotkania w województwie podlaskim. Tutaj też i wojna, i pandemia swoje piętno odcisnęły. Pan Marek mówi, że będzie głosował na Platformę, chociaż nie był zaangażowany politycznie wcześniej, ponieważ jest przekonany, że sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, a szczególnie ludzie w takich krytycznych miejscach i krytycznych momentach, na przykład ludzie przedsiębiorczy, nie przetrwają kolejnych lat rządów, które wbrew frazesom i wbrew sloganom tak niewiele zrobiły, żeby pomóc ludziom na przykład w pasie przy granicy z Rosją czy Białorusią. Waldy Dzikowski mówił mi o spotkaniu między innymi z wędkarzami, generalnie z ludźmi, którzy żyją z jezior. Ja nie muszę tu na Warmii i Mazurach mówić, co znaczy czysta woda dla tego regionu, co znaczy czyste jezioro. I rozpacz w głosach tych ludzi, którzy czy z powodu swojej pasji życiowej, tak jak wędkarze, czy biznesu, jaki prowadzą, czy samorządowcy, dla których turystyka, w tym turystyka wodna jest absolutnie kluczowa, jest warunkiem przeżycia, przetrwania. Rozpacz w głosie, kiedy komentowali kompletne nieróbstwo, brak kompetencji albo złą wolę instytucji odpowiedzialnych za wodę w Polsce. Wody polskie to jest też taki kolejny dramat, kolejny rozdział niekompetencji i fatalnych rządów PiS-u. Poznaliśmy to w sposób najbardziej dramatyczny nad Odrą, ale to uruchomiło właściwie taką debatę publiczną, bo też muszę wam powiedzieć, że wszędzie, gdzie jestem, no teraz jak byliśmy razem choćby na Kaszubach, czy wczoraj, dziś na Warmii i Mazurach, ludzie wszędzie mówią dokładnie to samo, że żadna z instytucji państwowych, która dysponuje narzędziami, pieniędzmi, odpowiednimi kompetencjami, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i naraża na straty, naraża na takie dramaty indywidualne i środowiskowe, i całe społeczności są też narażone właśnie w związku z tym, z tą niekompetencją, a czasami złą wolą. Czyste jeziora to w tej części Polski być albo nie być dla tysięcy ludzi. To jest też chyba wystarczająca motywacja, żeby głośno zacząć krzyczeć w sprawie polskich lasów. Pan Marek w tym tartaku produkuje palety dla miejscowych przedsiębiorców. Nie organizuje tego gigantycznego eksportu polskich lasów do Chin. Więc on powiedział nam, tak jak wielu moich rozmówców wcześniej, czy to było w Kujawsko-Pomorskim na spotkaniu w Sępólnie Krajeńskim, czy ludzie w Tucholi, w Chojnicach, no właściwie wszędzie, gdzie byliśmy, opowiadali nam, co się dzieje z polskimi lasami, ale tutaj na Warmii i Mazurach to jest rzeczywiście szczególnie dotkliwe, bo tu jest to skrzyżowanie i turystyki, polskiego przemysłu drzewnego. Tutaj każde wycięte drzewo jeszcze bardziej boli niż w innych regionach Polski. Także to również, więc szeroko pojęta ochrona naszych wód i naszych lasów, to też jest chyba wystarczająca motywacja, żeby wygrywać. Ja to dzisiejsze moje słowo wstępne chciałbym zakończyć właśnie takim gorącym wezwaniem do tego, żebyście obudzili wiarę
w zwycięstwo i w sens uczciwej walki, ale takiej uwieńczonej zwycięstwem, bo patrzę na was i no, nie mogę się powstrzymać, żeby nie pogratulować naszym siatkarzom. I to nie jest pod publiczkę, uwierzcie mi. Znaczy ja jako szef Platformy nie mogę nie wspomnieć, że tutaj na sali jest nasza posłanka Małgosia Niemczyk. Złotko. Wszyscy pamiętamy tę złotą drużynę, mistrzyń Europy. Jest Paweł Papke. I to jest no w dodatku nasza duma tutaj, stąd, z Olsztyna, ale Paweł był między innymi zawodnikiem grającym w Kędzierzynie Koźlu. Ja nie wiem, jak wtedy się nazywała ta drużyna, bo sponsorzy się zmieniają mocno stąd. I ten finał, gdzie dwie polskie drużyny, dwa polskie kluby spotkały się w finale Pucharu Europy, tam w dalekiej Italii, ale przecież wszyscy oglądaliśmy zapartym tchem. Więc mamy w swoich szeregach, jak wiecie, sportowców i posłanki, i posłowie, senatorki, senatorowie. No w naszych szeregach są ludzie, którzy umieją wygrywać, umieli wygrywać wtedy, kiedy byli wybitnymi sportowcami, to w skali światowej, nie tylko w skali lokalnej. Także poprowadźcie nas też w październiku do takiej wygranej. Ja gorąco w to wierzę, że ten październikowy finał może być jeszcze bardziej imponujący niż ten włoski. Także Paweł, naprawdę duże wyzwanie przed tobą, ale wiem, że dasz radę. Dziękuję bardzo. Szanowny panie premierze, zabieranie głosu po panu to duże wyzwanie. Panie przewodniczący, szanowna pani marszałek, drogie koleżanki i koledzy, parlamentarzyści, samorządowcy, drodzy przyjaciele. Dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wczoraj zauroczyliście mieszkańców naszego regionu swoim uśmiechem, otwartością, empatią, chęcią rozmowy o poważnych problemach, ale również swoim profesjonalizmem. W wielu relacjach, jakie miałem z 21 powiatów naszego regionu, właśnie takie określenia się przewijają, za co wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Panie przewodniczący, panu dziękuję za wizytę w Lidzbarku Farmińskim. To dla mnie podwójny zaszczyt, bo nie jest tajemnicą, że się urodziłem i mieszkam w tym przepięknym mieście, historycznej stolicy Warmii. Dziękuję za to, że przekonałeś wszystkich uczestniczących i pewnie tych oglądających również twoje wystąpienie w telewizji, że idziemy po zwycięstwo. Ale też ważne było jeszcze coś innego. To, że idziemy po zwycięstwo razem, że pan, panie przewodniczący, my tutaj siedzący, nie wygramy tych wyborów. Wygrają wszyscy ci, którzy chcą w Polsce dobrych zmian. Chcą w Polsce otwartości na Europę, otwartości na świat, tolerancji, poszanowania praw człowieka, poszanowania demokracji. I po to pójdziemy jesienią i po to, żeby zademonstrować, że tak chcemy zrobić, również będziemy i na pewno mieszkańcy Warmii i Mazur, Powiśla i innych ziem naszego regionu będą 4 czerwca w Warszawie. Zapewniam pana przewodniczącego. Szanowni państwo, województwo warmińsko-mazurskie to niezwykły region. Wydaje mi się, że o jego walorach przyrodniczych, krajobrazowych, no nie muszę was przekonywać, bo nieraz żeście mieli okazję tutaj przebywać, a ta piękna pogoda, wiosna, tym bardziej myślę pokazała nasz region od najlepszej z możliwych stron. Żyją tu ludzie ambitni, pracowici, otwarci, tolerancyjni. Ludzie, którzy kochają swoją małą ojczyznę i chcą tutaj budować swoją przyszłość.
Trzeba im tylko stworzyć odpowiednie warunki. Warmia i Mazury i inne subregiony naszego województwa mają za sobą trudną historię. Nie będę wracał do czasów Warmii i Krzyżaków, o tym rozmawialiśmy z panem przewodniczącym, spieraliśmy się trochę w Białymstoku, ale chcę powiedzieć tak. 45 rok, bolszewicy, armia sowiecka wchodzi tutaj, to pierwsze tereny niemieckie, więc palą, mordują, gwałcą, grabią i wywożą wszystko, co tylko możliwe. Mówiłem panu przewodniczącemu, wysadzają most, a potem mówią, po co wam tory, zabieramy, wywozimy do Rosji tory. Potem szabrownicy, a potem władza ludowa, która tak zwanych ziem odzyskanych nie bardzo kochała i tutaj inwestycji centralnych w infrastrukturę właściwie nie było. Jedyna inwestycja większa to 100 mil dziś Michelin, fabryka w Olsztynie. Poza tym trudno jest jakiekolwiek centralne inwestycje wymienić. Granica z Rosją. 192 kilometry granicy z Rosją, kiedyś ze Związkiem Radzieckim, absolutnie zamknięta. Tu nie było do końca lat 90. praktycznie, może do połowy lat 90. przejść granicznych. Tak? To była bariera, żelazna kurtyna, koniec. Więc już wtedy borykaliśmy się z peryferyjnością. Potem 20 parę lat otwartej granicy, troszeczkę mogliśmy też skorzystać z tej milionowej populacji obwodu królewieckiego, rozwój turystyki, handlu i tak dalej, no ale przyszły czasy, jakie przyszły i dzisiaj ta granica ponownie jest barierą rozwoju. Nasz region naprawdę jest peryferyjny. Jedyny taki region w Polsce i w Europie, szanowni państwo, który ma 200 kilometrów granicy z Rosją i ta granica jest obciążeniem, a nie atutem. Mam nadzieję, że wszyscy to rozumiemy. Szanowni państwo, mieliśmy dobry czas. Mieliśmy dobry czas dla regionu. Oczywiście po wejściu do Unii Europejskiej, pierwsze lata, dobre rządy. Nie bez przyczyny dziesięciolecie przynależności Polski do Unii Europejskiej obchodziliśmy w Elblągu. Pan premier zapewne pamięta, kroiliśmy tort na dziesięciolecie Polski w Unii Europejskiej. To były dobre czasy. Można powiedzieć, komu to przeszkadzało. Ale niestety przyszedł rok 2015 i władza PiS postanowiła wystawić nam rachunek. Postanowiła wystawić rachunek dla województwa, w którym chociażby w wyborach samorządowych, w wyborach do sejmiku, ale też w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, po prostu nie wygrywa. A w związku z tym pieniądze, pomoc idzie do tych regionów, do tak zwanych swoich regionów. Tak? Podam parę przykładów. Z Moniką Wielichowską, z Markiem Sową kontrolowaliśmy urząd premiera, jeśli chodzi o środki z programu, rządowego programu inwestycji lokalnych. Ogromne pieniądze. I co się okazuje? Druga i trzecia transza. Województwo warmińsko-mazurskie 220 milionów, podkarpackie 600. Nie mam nic przeciwko temu pięknemu regionowi, ale takich dysproporcji, kiedy te regiony są praktycznie populacyjnie, powierzchniowo, jeśli chodzi o rozwój, bardzo podobne, władza PiS pokazała swoją twarz. Dajemy pieniądze swojemu regionowi, swoim bliskim, znajomym i tak dalej, i tak dalej. My w naszym regionie po prostu na to się godzić nie możemy. Niestety ta peryferyjność i te kłopoty, o których mówiłem, spowodowały, że znów wraca wysokie bezrobocie. W powiatach nadgranicznych mamy 18-19% już. Patrzę tutaj na koleżanki, kolegów z Wielkopolski, z Lubuskiego. Tam nie ma mowy o takim bezrobociu. Tak w ogóle bezrobocie w regionie ponad 9% już. Więc bardzo duże. Niestety płace, poziom PKB na mieszkańca również jedne z najniższych w całej Polsce. Wykluczenie komunikacyjne. O tym mówił dużo wczoraj
Pan premier, wiem, że rozmawialiście o tym na spotkaniach w województwie. No niestety to nadal jest nasza wielka bolączka. Jeżeli chcemy się rozwijać, musimy mieć dobre połączenia komunikacyjne, zarówno te z ośrodkami takimi jak Warszawa, Gdańsk, ale również móc się przemieszczać po wielkim regionie, przecież 24 tysiące kilometrów kwadratowych. Są dużo mniejsze kraje w Europie przecież. Szesnastka, o której była mowa też, jak byliście na Mazurach, od lat niestety, znaczy to jest też polityka PiS-u, tak? Mnożyć trudności, mówić, że nie można uzgodnić przebiegu i tak dalej, po to, żeby nic nie robić po prostu. Tak być nie może. Szanowni Państwo, dlatego też, wierząc w to głęboko, że na tej sali siedzi przyszły premier rządu Rzeczpospolitej, siedzą ministrowie, siedzą ludzie, którzy będą decydować o przyszłości Rzeczpospolitej. Proszę Was i apeluję, żebyście zrozumieli, że ten region potrzebuje wsparcia. Że polityka spójności, z której jesteśmy dumni, bo jest to absolutny wielki atut w ogóle Unii Europejskiej, podstawowe narzędzie, że polityka spójności niestety, szanowni moi drodzy, nie jest doskonała, mówiąc delikatnie. Niektórzy używają mocniejszych określeń. Badania zarówno prowadzone przez Komisję Europejską, jak i tutaj polskich niezależnych instytucji pokazują, że niestety te nożyce i ten poziom rozwoju między takimi regionami jak Warmińsko-Mazurski, a na przykład Wielkopolska, czy Małopolska, czy Śląsk się rozwierają. A przecież polityka spójności ma te nożyce zamykać, tak? My dzisiaj, wczoraj to sprawdziłem, mamy 53% średniej PKB Unii Europejskiej. Podczas gdy te regiony, które już wymieniałem, do tego Dolny Śląsk, oczywiście powyżej 75 grubo, Mazowsze powyżej 100%, tak? Jeśli chodzi o średnią europejską. Ale jak połączyć Warszawę z Mazowszem, też jest ponad 100. Więc, szanowni Państwo, bardzo zwracam na to uwagę, bo to jest zadanie oczywiście ale również dla polityków, naszych parlamentarzystów w Europie, naszego przyszłego komisarza, ale również dla nas wszystkich, korekta polityki spójności po to, żebyśmy my również mogli się rozwijać i doganiać bogatsze regiony Polski i Europy. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję za pobyt w naszym województwie. Mam nadzieję, że wyjedziecie tutaj naładowani dobrą energią, a na to wspomnienie pobytu tutaj zawsze zostanie Wam coś w głowie. To region, któremu pomogę. Panie premierze, panie przewodniczący, panie marszałek, szanowni koledzy i koleżanki. Bardzo dziękuję za to, że odwiedziliście nasz region, piękną Warmię i Mazury. I na pewno w trakcie tych spotkań spotkaliście się wczoraj z rolnikami oszukanymi i rozgoryczonymi, z emerytami, z zgorzkniałymi, zawiedzonymi tym, że nie wystarcza im pieniędzy na leki ani na tak zwane życie. Z przedsiębiorcami, którzy nie wiedzą, co będzie w następnym kwartale i jakie nowe podatki będą musieli opłacać. Nie mają żadnej stabilności. Mieliśmy wczoraj bardzo ważne spotkanie z bardzo poważnymi przedsiębiorcami, którzy mają przedsiębiorstwa rodzinne i boją się o tą przyszłość. Boją się, że stracą to, na co poświęcili całe swoje życie, bo przyszłe pokolenia to przejmują, ale nie ma żadnej stabilizacji. Prosili przede wszystkim o podatki, o politykę finansową rozsądną, bo oni wiedzą, że podatki chcą płacić, ale prosili o rozsądek. Warmińsko-Mazurskie to ściana wschodnia i my nigdy nie byliśmy silnym regionem gospodarczym czy przemysłowym, ale teraz odczuwamy to rzeczywiście coraz bardziej dotkliwie. Brak przemysłu oznacza brak miejsc pracy. To brak wpływów podatkowych
i tym samym ubożenie społeczeństwa, a na koniec, proszę Państwa, odpływ ludności. To przedsiębiorcy są kołem zamachowym naszego kraju, każdej gospodarki praktycznie. I to nie PiS, ani nie jego rząd, tylko społeczeństwo. Ludzie pracy składają się na nasz budżet państwa. I jestem pewna, że wszyscy Państwo na tych spotkaniach usłyszeliście prośbę, taką nadzieję w oczach. Wygrajcie te wybory, bo my już nie wytrzymujemy tego chaosu gospodarczego, drożyzny, bezładu, grabieży i kłamstw. I odpowiedź była tylko jedna. My wygramy, ale zrobimy to razem. Wszyscy razem, bez was sobie nie poradzimy. Idźmy na wybory. Jesteśmy silni, zwarci i gotowi i przygotowani do tego wyzwania. To będzie trudna praca, ale uzdrowimy nasz chory kraj. Zlikwidujemy inflację, zrobimy tanie kredyty i pozyskamy pieniądze z KPO. I jeszcze będzie przepięknie i jeszcze będzie normalnie. I stop bezprawiu, panie premierze, prowadź. Szanowny panie premierze, panie przewodniczący, pani marszałek, koleżanki i koledzy. Ja tym razem nie o inflacji, nie o finansach publicznych, nie o podatkach, a o pszczołach i ulu programowym. Mam do tego legitymację, bo zajmuję się nie tylko praktycznym wymiarem. Działam jako pszczelarz, zajmuję się wobec tego pszczelarstwem, ale też pszczelnictwem. Jestem współautorem podręcznika akademickiego Hodowla Pszczół, także współautorem encyklopedii pszczelarskiej. Całkiem niezły dorobek w tym zakresie. Na temat ula programowego PiS-u wiele już powiedziano. Pan premier przytaczał dość trafną obserwację pszczelarza, wskazującą na to, że te trutnie PiS-owe na jesieni do ula już nie wejdą, a jak będą próbowały, to pszczoły je wygonią. No i to byłby znakomity koniec. Pobrzęczą i zginą. Ale zanim zginą, zapowiadają, że z tego ula programowego wychodzić będą, wylatywać jak roje pszczół, kolejne ich programy. A co oznacza w praktyce, że już dzisiaj ten ul, ta rodzina pszczela w tym ulu mieszkająca jest już w silnym nastroju rojowym. Co to oznacza w praktyce? Oznacza w praktyce, że nie tylko trutnie nie pracują, ale i pszczoły przestały pracować, przestają pracować. Mało tego, matka przestaje czerwić. Mamy zatrzymanie reprodukcji tak naprawdę pszczół w tej rodzinie, co porównać można do zapaści inwestycyjnej, z jaką mamy dzisiaj w Polsce do czynienia. Do tego te pszczoły w tym nastroju rojowym zjadają zapasy miodu. No ale zaczyna się rójka i wychodzą z tego ula kolejne roje. Te roje zabierają ze sobą miód. Pszczoły wylatują obładowane miodem. W efekcie ta rodzina staje się coraz słabsza. Tam jest coraz mniej pszczół, coraz mniej miodu. I ona narażona jest naprawdę na to, że inne rodziny pszczele ją najzwyczajniej w świecie wyrabują. A jeśli nie te inne pszczoły z tych sąsiadujących rodzin, no to mogą to zrobić szerszenie. Byt tej rodziny jest naprawdę zagrożony. Ona może nie przezimować do kolejnego sezonu. Czy można temu zaradzić? O, można. Można temu zaradzić, prowadząc racjonalną, rozsądną gospodarkę pasieczną, prowadząc tą rodzinę tak, żeby w ten nastrój rojowy nam nie wpadała. Musimy iść tą drogą.
Ja sam obcuję z pszczołami i wiem, że one znakomicie odstresowują, rozluźniają, ale to obcowanie z pszczołami czyni człowieka lepszym, ostrożniejszym, rozważniejszym, roztropniejszym, mądrzejszym. Ale też wpływa korzystnie na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie. Odmładza, co widać. Mam prawie 100 lat. Odkryłem ostatnio, że niekoniecznie trzeba obcować z tymi pszczołami, żeby uzyskać taki efekt. Mało tego, od paru lat czynię obserwacje na sporej grupie posłów i posłanek, którzy konsumują mój miód i widzę, że oni stają się coraz roztropniejsi, coraz rozważniejsi. Dziewczyny coraz ładniejsze i młodsze. Ja mam prezent dla pana premiera, słoik miodu. Ja wiem, że te wszystkie cechy pan posiada nawet w nadmiarze, ale zdrowia, ale tak, coraz ładniejszy, ale zdrowia nigdy za wiele. Panie Przewodniczący, Szanowni Członkowie Platformy Obywatelskiej, kochani, chciałbym się podzielić krótką refleksją z naszej bytności w Edongu i w subregionie edonskim. Oczywiście taką ważną kwestią, która była podnoszona na naszych spotkaniach, była sprawa portu edonskiego. PiS w łajdacki sposób próbuje ten port przejąć. Wykombinował sobie, że jeżeli przejmie ten port, a ten port będzie przynosił ładunki, to wmówi Elblążanom, że to jest jego zasługa i wygra na tym wybory prezydenckie i przyszłe wybory samorządowe. Tylko przeliczył się. Myśmy wygrali Elblążan, myśmy udowodnili, że PiS nie ma nam nic do zaoferowania i że lepiej będzie, jeżeli ten port pozostanie elbląski i będziemy go bronili. A wiosną w wyborach samorządowych to my wygramy te wybory. Wygra go nasz kandydat, który był na tych spotkaniach wszystkich, stawiał czoło, rozmawiał z ludźmi. Jest też tutaj Michał Miszczan i Elbląg wróci do Platformy Obywatelskiej. Dodam też, że udało mi się wyzwać na pojedynek wicewojewodę warmińsko-mazurskiego i za tydzień będę się z nim bił przy otwartej kurtynie, w otwartej debacie, argumentując, dlaczego port powinien być elbląski, a nigdy nie powinien zostać pisowski. Na spotkaniach też ludzie bardzo często mówili i bardzo energicznie o tym rozmawialiśmy, że PiS nas wyprowadzi z Unii Europejskiej, że zabierze nam pieniądze unijne. W samorządach to się czuje. W samorządach ludzie wiedzą, że rozwój oznacza pieniądze, że pieniądze unijne oznaczają rozwój. Oni widzą te tabliczki, co powstało, co by było, gdyby tych pieniędzy unijnych nie było i boją się, że tak może zostać. Uczestnicy spotkań też pytają o wybory i naprawdę z wielką troską. Fajne jest to, że mówią, my te wybory wygramy, jesteśmy pewni, że te wybory wygramy. To chyba wszyscy to czujecie, bo u nas to się czuło. Ale czy nie damy się oszukać? Czy PiS nie wygra tych wyborów swoimi manipulacjami, oszustwem? Chęć bycia w tych obywatelskich komitetach jest duża, żeby te wybory kontrolować i przekonanie, że musimy to zrobić. Naprawdę jest dzisiaj jedność między tymi, którzy przyjeżdżają i tymi, którzy słuchają. Widzimy wspólne zadanie. I co jest bardzo ważne, naprawdę czuje się entuzjazm. Czuje się entuzjazm, on rośnie. Ludzie chcą być odpowiedzialni za to, co się w Polsce dzieje. I chcą wygonić PiS. Pierwszy punkt programu, wygonić PiS od władzy, jeżeli chcemy, żeby było dobrze. Ja, panie przewodniczący,
mogę zagwarantować, że Elbląg, w którym sobie PiS wyliczył, że on nie może wygrać te wybory, władowali w nasze miasto kupę pieniędzy, zbudowali nową redakcję telewizyjną, radiową, zwiększyli obsadę. Chcą przejąć Elbląg. Elbląga nie przejmą. Ten entuzjazm i to, co myśmy tu zrobili razem, i wam, posłowie, senatorowie, dziękuję za wczorajsze spotkania, bardzo dobre i skuteczne. My wybory w Elblągu wygramy, a Kaczyński, ostatnie złodziejstwo, które zrobił, to było wtedy, jak był mały i ukradł księżyc. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję naszemu przewodniczącemu, panu premierowi Donaldowi Tuskowi też o te ciepłe słowa o środowisku sportowym. To za jego rządów właśnie zaczęliśmy wielki program modernizacji polskiej siatkówki. Teraz przychodzą właśnie efekty, bo przypomnę tylko, że oprócz tych osiągnięć klubowych, to jeszcze jesteśmy wicemistrzami świata aktualnie seniorów i nasze panie również w Polsce w zeszłym roku zdobyły 5. miejsce na Mistrzostwach Świata. To właśnie te inwestycje w polski sport w tej chwili procentują, bo szkolenie trwa długo, bardzo, bardzo wiele lat. Jak wiecie, też wywodzę się ze środowiska sportowego. Życie nauczyło mnie walki i nieustannie rywalizowałem. Dążyłem do wygrywania. Siatkówka uczy dyscypliny i pokory, uczy determinacji i zaangażowania, ale tym samym charakteryzuje się polityka. Dzisiaj razem z wami stoję na boisku, które nazywa się Polska. Każde spotkanie, każda rozmowa, każda uściśnięta dłoń to nasz dodatkowy punkt, który składa się na wygrany set, aby wygrać mecz. Ten ostateczny punkt, jestem pewien, zdobędziemy w październiku. Życzę sobie tego wam i byśmy tą zakończyli rywalizację asem, a jak znacie mojego przyjaciela z Sejmu Jakuba Rutnickiego, jego determinację i siłę w głosie, jestem pewien, że wygramy te wybory. Do boju. Dziękuję bardzo. Panie premierze, panie przewodniczący, pani marszałek, szanowne koleżanki i koledzy, drodzy samorządowcy. Szkoda, że Paweł odszedł, bo my często na konferencjach występujemy razem i mamy taką dobrą średnią wzrostu mamy. Paweł, możesz stanąć, Paweł, tu jeszcze raz. Drodzy państwo, no jest miło znów być na posiedzeniu klubu, tym bardziej, że koleżanki są ładniejsze, panowie również. Teraz już wiemy, co jest przyczyną tego. Produkuj dalej, Janusz, to się przyda. Szanowni państwo, takiego najazdu na Warmii, Mazury jeszcze nie było. I ten najazd z pewnością przyniesie efekty, bo wiem, ile było wczoraj telefonów, wiem, ile dzisiaj telefonów, jak wiele ludzi patrzyło z wielką nadzieją, co się może stać w Warmii, Mazurach. Warmia, Mazury, jak już Jacek tak wiele opowiedział, jest specyficznym regionem. Zresztą każdy ma swoją specyfikę. Natomiast naszym największym bogactwem to chyba są właśnie ludzie. Ludzie, którzy byli tutaj z różnych stron, praktycznie prawie nie mamy rdzennych mieszkańców. Tutaj przybyli po wojnie ludzie z Wileńszczyzny, z Białorusi, z Ukrainy. 57 tysięcy Ukraińców z akcji Wisła przesiedlonych przy samej granicy. I drodzy państwo, to ci ludzie niezamożni bardzo tęsknią, żeby żyć w innym świecie. To jest właśnie nasze chyba największe bogactwo i wiem, jak wiele nasi konkurenci inwestują, aby pozyskać ten region. Praktycznie od początku powstania województwa warmińsko-mazurskiego cały czas my rządzimy i w tej chwili nawet tutaj obecnie jest i pani marszałek Jola Piotrowska i pan marszałek Kuchciński i ja jestem, czyli mamy kworum na dobrą sprawę zarządu, możemy podejmować decyzje i po tym spotkaniu pewnie podejmiemy jakieś ważne decyzje. Natomiast konkurenci rzeczywiście inwestują i nie mogą pogodzić się z tym, że to jedyne województwo z tej tak zwanej Polski Wschodniej zawsze ciąży ku zachodowi, ku cywilizacji. I tak z pewnością będzie też i teraz. Jestem co do tego przekonany. A
na 24 tysiącach kilometrów kwadratowych mieszka prawie 1,5 miliona ludzi, 1,4 milion. I to są w znacznej części właśnie nasi wyborcy. Zachowali się godnie w przypadku referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej, zachowali się godnie w wyborach i to w wszystkich wyborach. Jestem przekonany, że będzie tak też i teraz. O problemach, które mamy, już nie chciałbym powtarzać, ale rzeczywiście to, co Jacek Protas mówił, największym naszym problemem to jest granica, która niestety no jest to naszą ścianą. Każda granica gdzieś pobudza, rozwija, nawet z Białorusią, nawet z Ukrainą, nie mówiąc o zachodnich czy południowych granicach. A tutaj mamy po prostu ścianę, która powoduje, że ten teren się absolutnie wyludnia. To jest naszym największym problemem. Naszym problemem to są też te sprawy, o których była mowa wczoraj. Rolnictwo, nauczyciele, dostępność komunikacyjna, ale też dostępność energetyczna. Drodzy Państwo, gdyby rzeczywiście chcieć zainwestować w te tereny, to okazuje się, że my nawet nie mamy tyle prądu tak zwanego, żeby w ogóle inwestować. A monopoliści nie interesują się tym, aby budować sieci przesyłowe. To jest nasz główny problem. Natomiast, drodzy Państwo, teraz naszym największym problemem i zadaniem jest zwyciężyć. Ja jestem przekonany, że tak się właśnie stanie i po dzisiejszym i wczorajszym spotkaniu wierzę, że w październiku słowo to stanie się ciałem i tego wam wszystkim i sobie życzę. Wszystkiego dobrego. Moi drodzy, myślę, że te owacje dla tak energetycznego człowieka, jakim jest Miron, pokazały dokładnie to, o czym mówił pan marszałek i o czym mówiliście wy wszyscy, czyli że tą największą siłą Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej są właśnie wspaniali ludzie, doświadczeni samorządowcy, parlamentarzyści, społecznicy, ludzie przedsiębiorczy, ludzie biznesu, wy wszyscy. Dlatego jeszcze raz z tego miejsca dziękując za wczoraj, za dziś, chciałbym serdecznie w imieniu pana przewodniczącego Donalda Tuska, ale też w imieniu nas wszystkich zaprosić do Warszawy. Zaprosić już niedługo, 4 czerwca w samo południe, do tego wielkiego marszu, do tej wielkiej demonstracji siły, tej pozytywnej siły, jaka jest w nas wszystkich. Bo wiemy doskonale, że ten ostatni etap naszego długiego marszu po zwycięstwo właśnie zaczyna się 4 czerwca w Warszawie w samo południe. Dlatego dziękując za ten kolejny przystanek na trasie Tu jest przyszłość, zachęcam wszystkich do tego, byśmy spotkali się 4 czerwca w Warszawie. Każdy, każda z was niech czuje się gospodarzem tego wydarzenia. To jest nasz wspólny marsz po zwycięstwo, to jest nasz wspólny marsz po lepszą, demokratyczną, uśmiechniętą i taką prawdziwie obywatelską Polskę. Do zobaczenia 4 czerwca w Warszawie.